Podopieczne Tore Alexandersena wzięły udany rewanż na Beniaminku za sensacyjną porażkę w pierwszej rundzie. W październiku Impel uległ w Legionowie 1-3. Środowy mecz w hali Orbita nie miał większej historii. Wrocławianki zdecydowanie górowały nad rywalkami w każdym elemencie, nie pozwalając przeciwniczkom nawet zbliżyć się do granicy 20 punktów w każdym z trzech setów. Gospodyniom w odniesieniu bezproblemowego zwycięstwa nie przeszkodził brak Bogumiły Pyziołek oraz fakt, że trener Alexandersen nie dokonywał w trakcie meczu praktycznie żadnych zmian. Wrocławianki przez całe spotkanie grały siódemką zawodniczek. Dla porównania Legionowia skorzystała aż z 12 siatkarek. Więcej emocji wyrównanej walki było jedynie na samym początku spotkania, który upłynął pod znakiem błędów z obu stron. Na pierwszą przerwę techniczną zawodniczki Impelu schodziły przegrywając 7-8. Wrocławianki szybko opanowały jednak nerwy i już chwilę później prowadziły 15-9, kontrolując przebieg tego, jak i dwóch pozostałych setów. Nagrodę MVP meczu odebrała wrocławianka Joanna Kaczor. Impel utrzymał pozycję wicelidera rozgrywek. W tabeli prowadzi Chemik Police, który ma tyle samo punktów co wrocławski zespół, ale jeden mecz mniej na koncie. Spotkanie ma wiele dodatkowych podtekstów. Jednym z zawodników Polfarmy jest Marcin Kosiński, trenujący jeszcze kilka miesięcy temu z ekipą wrocławską. Pierwszy szkoleniowiec WKS-u Jerzy Chudeusz pracował w Starogardzie Gdańskim w sezonach 2007-2008. Wcześniej zespół Kociewskich Diabłów prowadził jego obecny asystent Tomasz Jankowski. To jest prehistoria. W dzisiejszych czasach 5, 6, 7 lat do tyłu to już jest prehistoria i to oczywiście rozpracowanie tej Polfarmy jest nierealne, bo są zupełnie inne uwarunkowania, inni gracze, inne systemy, ale oczywiście mamy nagrania, mamy mecze, które będziemy i analizujemy i przygotowujemy się do tych spotkań, także pod tym względem na pewno będziemy przygotowani do tego meczu. Jerzy Chudeusz w swym ponownym debiucie w roli pierwszego szkoleniowca Śląska przegrał we Włocławku z Anwilem. Humory znacznie poprawiła niedawna, efektowna wygrana z drużyną z Tarnobrzegu. Najważniejsze, że zespół powoli przyswaja sobie moją filozofię gry, twierdzi trener WKS-u. Mnie zależy na tym, żeby ten zespół grał prostszą koszykówkę, łatwiejszą. Taką, jaką ja lubię i taką, jaka koszykówka jest efektowna. Do środka, na zewnątrz, z bieganiem, ale oczywiście nie szalonym bieganiem od kosza do kosza, ale kiedy jest taka możliwość. Trzeba szukać łatwych koszy, kiedy nie, trzeba grać mądrze, rozsądnie i szukać tych możliwości, które zawodnicy posiadają i wykorzystać ich w tej grze. W meczu z Jeziorem wreszcie dopisała skuteczność. W tym tygodniu zespół Śląska intensywnie pracował przede wszystkim nad poprawą gry w defensywie. Myśmy w tym meczu z Jeziorem, z Stabilem również zagrali dobrą obronę. Z tego wynikały nasze akcje w ataku. Kiedy jest dobry atak, dobrze ustawiony atak, dobrze kończony, łatwo się broni szybki atak przeciwnika. To są rzeczy, które są ze sobą powiązane oczywiście i one są niezwykle istotne. Teraz po tym spotkaniu, przed meczem z Polfarmą, koncentrujemy się z Tomkiem przede wszystkim na grze defensywnej. Atak już jakoś żeśmy poukładali, on się będzie rozwijał, natomiast musimy położyć bardzo duży nacisk na tą defensywę, na współpracę, na zespołową obronę, bo to jest podstawowa sprawa. Popularni farmaceuci w pierwszej rundzie rozgrywek wygrali tylko raz. Po roszadach kadrowych oraz zmianie trenera zespół ze Starogardu Gdańskiego prezentuje się jednak coraz lepiej. Prowadzona przez Tomasza Jankowskiego Polfarma wygrała dwa razy z rzędu z Czarnymi Słupsk i Rosą w Radomiu. My musimy przełamać swoją wyjazdową niemoc, mówi Jerzy Chudeusz. Zespół, który chce walczyć o coś w lidze, chce mieć jakąś klasę, musi na wyjazdach dawać taką samą, utrzymać taki sam poziom grania w obronie, w ataku, jak u siebie. Wiadomo, że na swojej sali są kibice, jest atmosfera, to pomaga. U przeciwnika jest odwrotnie, ale trzeba to, jeżeli ktoś chce osiągać jakieś znaczące wyniki, musi sobie z tym poradzić i my sobie musimy z tym poradzić i musimy w Polfarmie zagrać przede wszystkim dobry mecz w obronie, no i te rzeczy, które w ataku już funkcjonowały, żeby je ustabilizować. Wrocławscy koszykarze walkę o trzecie wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie w tym sezonie rozpoczną w niedzielę o godzinie 18. Polacy w Warszawie najpierw zmierzyli się ze zwycięzcami międzynarodowego turnieju Riga Open 2013. Ponad połowę składu drużyny Druwa Dynamite stanowili reprezentanci Łotwy. Pierwszego gola w tym meczu zdobył zawodnik wrocławskich Kosynierów Wojciech Filipek. Do przerwy było już 3-0 dla gospodarzy, ale po zmianie stron Łotysze szybko odrobili straty. Ostatecznie Polacy zwyciężyli 6-5, w czym duży udział mieli dwaj inni zawodnicy wrocławskiej drużyny, Luke Stypulkowski oraz Jan
Rydzak, którzy w drugiej połowie wpisali się na listę strzelców. Dobra gra do przerwy nie wystarczyła do zwycięstwa w drugim spotkaniu. Tym razem na półmetku zawodów nasza reprezentacja prowadziła z Izraelem 3-1. Niestety po zmianie stron rywale strzelili aż 5 goli, tracąc tylko jednego i mecz zakończył się porażką biało-czerwonych 4-6. Po jednej bramce dla Polski zdobyli w tym spotkaniu wrocławscy kosynierzy Wojciech Filipek i Remigiusz Hryniewicki. W Warszawie nastąpił także długo oczekiwany debiut na arenie międzynarodowej kobiecej reprezentacji Polski w lacrosse. Biało-czerwone musiały uznać wyższość bardziej doświadczonych zawodniczek z Izraela. Obie konfrontacje nasze zawodniczki przegrały dość wyraźnie 3-15 oraz 2-10. W historycznych meczach biało-czerwonych wystąpiła bramkarka wrocławskich kosynierek Agata Lubowiecka. Zastępca dyrektora wrocławskiego toru wyścigów konnych został nagrodzony za wprowadzenie na Partynice koni pełnej krwi angielskiej i otwarcie wrocławskiego toru na krajową i międzynarodową współpracę. Nazwiska działaczy, trenerów i zawodników z Partynic pojawiają się także w tradycyjnych o tej porze gazetowych plebiscytach. To kolejny dowód na to, że za nami bardzo udany sezon, uważa Robert Świątek. Pokazuje, że zostały zauważone wyścigi, bardzo się z tego powodu cieszymy. Może nie będzie to aż tak dobrze, jak jest w Anglii, gdzie McCoy jest trzecim sportowcem roku w plebiscycie BBC, ale powolutku będziemy dążyć do osiągnięcia takiego sukcesu. W sezonie wyścigowym 2014 działacze na Partynicach zamierzają iść za ciosem. Będą zatem kolejne zmiany. Dokładamy kolejny dzień wyścigowy dla koni w galopie. Będziemy ich mieli 17. Do tego wzrasta pula nagród, która ma być w poszczególnych gonitwach równa gonitwom warszawskim. To jest też bardzo ważna sprawa ze względu na po pierwsze prestiż, a po drugie na to, aby zachęcić tutaj właścicieli i hodowców do tego, aby swoje konie oddawali do treningu. Powiększy się także grono zagranicznych zawodników i koni, którzy startować będą we Wrocławiu. Rzeczywiście już mamy zapytania z Niemiec, z Czech, ze Słowacji, nawet ze Szwecji dotyczące przyszłego sezonu. Myślę, że po tym sezonie, który był takim sezonem przełomowym, wiele osób się przekonało, zwłaszcza obserwując to, co się dzieje, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa toru, infrastruktury. Właśnie zakończyliśmy inwestycję dotyczącą drugiej części nawodnienia toru, co jest niezmiernie istotne, jeżeli chodzi o bezpieczną, miękką bieżnię dla koni wyścigowych. Jesteśmy w trakcie przetargu dotyczącego ogrodzenia toru, co też jest takim światowym standardem, którego nie było, a będzie już w tym roku na torze wrocławskim. Kolejnym dowodem na wzrost prestiżu Partynic jest zainteresowanie wrocławskim torem ze strony artystów i gwiazd ekranu. To może być także dodatkowy magnes dla kibiców. Pojawił się koń Bogusława Lindy, Brego, ze świetnym pochodzeniem. Jego półbrat biegał w derby w Warszawie, był w pierwszej piątce, wygrywał nagrody pozagrupowe. Do tego mamy już konia Piotra Gąsowskiego, mamy również konia Krześmira Dębskiego, mamy konie osób, które tutaj coraz chętniej się pojawiają i chcą na Partynicach pokazywać się. Pierwszy dzień wyścigowy na Partynicach w sezonie 2014, 27 kwietnia.